Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ruletery na moim kanale. Moi drodzy, moi mini, chciałbym was zaprosić bardzo serdecznie na prawdopodobnie ostatni pojedynek. Ścieżka bohaterów, moi drodzy. To tak naprawdę już jest finish, to już jest meta, to już widzimy po prostu przed sobą taką piękną do przebicia, moi drodzy, do celu. Słuchajcie, nie gram chyba na Thresha jeszcze. Bo widzę, że jest odblokowany. Byłem święcie przekonany, że dostał tylko Galiu, że ma w topa, ale nie zmienia to faktu, że zamiast jednej górki mamy dwie jeszcze do pokonania. Także moi drodzy, nawet się cieszę, bo tutaj jestem troszeczkę ograniczony czasem, jak zawsze, bo słuchajcie, praca. Walk. Odzyskanie many zaklęć? Nie mam tylu zaklęć. Słabo. Kartę, które dobierz, kosztuje jeden mniej. No to wiecie nie od dzisiaj, że raz już, jeżeli śledzicie ścieżkę moją, to wiecie widzowie, że ten malutki, skromny buff jest super. Swoją drogą mam nowy fotel, jestem, jaram się w opór, dlatego że jest cudowny, także jest cudowny. Kontra zawsze spoko, nie znalazłem skorup, nie znalazłem Ewelinki, więc... wysłał mi Wladimira. Kieliszkiem. Ham, bo on wie, że... Ajajajajajajajaj. No trochę oberwę. Jeszcze ten nawiedzony grobowiec. No dobra, niech będzie. Ej, runeterko! Bez takich lagów poproszę. Ale unlucky. To nie opłaca się. Przez to nie mogę combo zrobić. Ha? Ogrywa mnie. Witaj, kochanie. Wow. Kim się dzisiaj bawisz? Kolejnym przywódcą, który traci. No dude! Dude! Nie mogę awansować postaci, what? Obdzierano cię kiedyś ze... Oh my goodness, jaki on jest irytujący. Gdyby nie to, że mam zerówkę, którą... Znaczy zerówkę, gdyby trójkę, ale jaki ham! No uwierzycie, taki ham? Hultaj? O, niezłe. Nie wiem jak uruchomić, bo muszę i tak grać pod zero. Muszę mieć kartę do bloku po prostu. Ale co za hamidło! Parszywe. Ty, ja trochę HP-ków to straciłem. No ale wspominałem wam nie raz, słuchajcie, te pająki są mocne. Jest, ten fotel jest tak super, słuchajcie, plecy mnie nie bolą. Mogę dla was normalnie tutaj robić szuruburu, nie? Piękna sprawa. Raczej trójka była artyleria, bo ja mam o 2 punkty za mało, chyba że dobiorę coś lepszego. No to jest zmierzenie bardzo mocne, więc w teorii można byłoby zagrać. Sprawdźmy. To ja tu rządzę, Tim. Jeszcze jeden awans, by the way. Nie, no chyba nie wiem, co tu by musiało się wydarzyć. Po prostu zwiat był najbezpieczniejszym zagraniem, jeżeli o to chodzi. Tak, tutaj raczej nie. Myślałem, że może jakieś zabicie, czy coś się pojawi potencjalnie, ale chyba nie. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo dużo punktów życia straciłem. Słuchajcie, to jest 11 punktów zdrowia. A jak kradzież życia nie mam. A teraz tak sobie pomyślałem, że możemy wybrać teraz bohatera, który ma bardzo szybki awans, żeby zagrać pod buffy, bo ten buff nie działa tylko z Eweliną. A on działa także z innymi czempionami. To moi drodzy, spróbujmy. Mam nadzieję, że włączyłem mikrofon, że wszystko funkcjonuje, bo troszeczkę ostatnio zmieniłem rzeczy. To jest karta za 0 i ja jestem zawsze fanem karty za 0. To jest jedna karta do bloków, super sprawa. Awans Kindred jest wolny, ale z drugiej strony Kane to leczenie i Wladimir to leczenie. Wystarczy, że jednostki nie będą umierać, co będzie bardzo trudne. Kane ma darmowy atak, spróbujmy, zwłaszcza, że tu jest strażniczka, więc to jest jakaś tam okazja. Tu pamiętam, że ten przeciwnik jest bardzo silny, a po drugie, wypadałoby chyba kupić moc. Jeżeli będzie jakaś fajna moc, to ją kupimy, a jak nie, to mówi się trudno. Mamy 27 punktów zdrowia, to jest za darmo, to mi się podoba. Kane zaatakuje, to będzie jakiś tam ten. Mamy dwójkę do zrobienia, mamy combo. Czyli tak, najlepiej żebyśmy teraz Ewelinę nie dobrali, tylko w następnej rundzie i zrobili combo. Może być. O, jeszcze stracił buffa, dobra wymiana, piękna sprawa. Strzały nie chybiają.
On ma chyba frostbite'a? Nie, podatność. Nic z tym oczywiście nie zrobię, ale możemy zagrać widmową. O, chyba trzeba nawet, to be honest. Czy to jest dobrane, czy to jest stworzone i wtedy nie będzie, tak? Miała być zabawa. To powiem wam. Masakra. Bardzo lubię tę kartę, w sensie ona jest fajna, tylko ona jest niestety niegrywalna, więc... Świeże ślady. No dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra. Tak, tak, z tego sprawa nie będzie. Dziwnego towarzystwa nie zaszkodzi. Cóż za odwaga. Pozbędziemy się, żeby Kane na pewno nie padł w następnej rundzie. O, może zrobić sztuczkę. Jest tutaj. No trochę z... Mam nadzieję, że nie będzie Evelyn, bo wtedy skopałem. Goddammit! 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 No dobra, no trochę skopałem. Ale no, jest jak jest. Ajajaj, a tak jeszcze później zdałem sobie sprawę, że zagrywając w ten sposób mogę się... No dobra, no ale z drugiej strony awans Kane'a jest, tak? Więc to też jest buff, jakiś tam nawet sympatyczny. I co najważniejsze, ten Kane będzie leczyć. Swoją drogą pamiętam, jak Kane wychodził i ludzie mówi, przecież to się nie opłaca. I to prawda, ten raz jest zawsze 100 razy lepszy. No także ta nieuchwytność, bo to wiecie, tutaj jest zmierzenie, ale dodatkowo jest... A no tak, bo to dalej przychodzi. Racja. Trochę zmisplayowałem, w sensie w głowie sobie to, bo zapomniałem o tym kompletnie. Gramy powolutku, bo ja chcę tutaj Evelyn. Ogrzej swoje ciało, ogrzej swą duszę. Co to ma być? Co to jest w ogóle za granie, ja się pytam. Żeby uszaka tutaj denerwować. Co jest grane? Ta karta w ogóle kiedyś miała inne statystyki. Taka ciekawostka. A nie, a ja zagram powoli. Oj, przepraszam za uderzenie. Z tej złości już tutaj widzicie. Boksować chcę. Uuu, jeszcze opiek. Co za hamidło jakie, no? Miałem nadzieję, że tutaj zajrzysz. Ona za tęskni. Doprawdy? Może zaspokoję jej potrzeby. Swoją drogą ten Yeti po drugiej stronie, bardzo fajna karta, bardzo ciekawa, ale no, no nie do grania, po prostu. Nie, po prostu nie do grania, widzowie. Jeszcze ma jednego frostbite'a, jak nie mam. Nope. Ale powiem wam szczerze, że dzisiejszych przeciwników, których spotykam, świetnie, bo jeszcze udało się uleczyć. Więc będziemy mieć w miarę dobre hapeki. Bo tutaj, powiem wam szczerze, że z tymi hapekami jest różnie. Bardzo łatwo można się przejechać, więc należy o to dbać. W jaki sposób dbać? No w taki, słuchajcie, żeby leczyć, jak macie okazję, tak? Troszeczkę wymuszać takie dłuższe grani, żeby leczyć sobie. Polecam z całego serca. Leczenie zawsze spoko, bardzo ładne te stakowanie. Oj, czy to jest Tempora, o którym ja myślę? To jest bardzo dobra karta, bo to kradzież życia jest, ale... Wieście? Dobra, robię to. Pewnie. Why not? Ile kosztuje ten pojedynek? 60, dawa jeden. Czy będę mieć stać jeszcze na dwie rzeczy? Dobra, bo pojedynek jest OP. Pojedynek jest OP. A, dawaj fula. Nie ma fula, dawaj fula. Ojej, to jest... O mój Boże, to, o, te porosy są zawsze takim zagrożeniem dla nas. Chyba, że będziemy omijać obrażenia Wirli. No dobra, to jest... Kurczę, nie wiem, czy nie powinienem zostać, bo mamy dwie karty pod kradzież życia. Dobra, ty chyba się nie przyda. Szukamy combo do zrobienia. Zobaczymy. O ja. Źle to wygląda. No dobra, ale ma słabe tempo Wirli. Nie chcę uderzyć jeszcze. Zostawimy punkt, będzie na magnetyt. To na szczęście tutaj nas nie kontuje w żaden sposób, tylko trochę hapeków stracę, no ale... W towarzystwie zawsze raźniej. To twoje słowa.
To jest dobre, bo to nie sprawia nam problemów. W sensie takim, że... Wiecie, no oczywiście tutaj troszeczkę zaraz będę obrywać, że tak powiem, będzie gryźć. Ale w końcu uda mi się zrobić takie... Wow. Nie bój się, to nie jest mój pierwszy raz. Co, może to skontrować? Nie wstydź się. Stój! Nie mogę tutaj, bo to jest buff. I Kane będzie nieuchwytny, tylko że trochę będzie strata. Ale dobra, zagramy mimo wszystko. No, będzie kombo z nieuchwytnością, może wygramy w tej rundzie. Dziecka już nie został zabity. Brakuje mi jednej skorupy, widzowie, nie? Brakowało mi takiej jednej jeszcze skorupki, żeby tu zagrać i zrobić piękne combo. No i to jest prawie wygrana gra, chyba że ma Frostbite'a. Zmisował, dobra. Cała naprzód! On się wycofa, więc nie opłaca się. No ale słuchajcie, z drugiej strony ja mam 14 punktów zdrowia. Ja chyba Tryndę mam po drodze, który jest nieśmiertelny. No to będzie trudne. To będzie trudne. I tak zmisowałem kradzież życia. Więc... Wygra, to było ładne. To zwycięstwo było ładne, to było RNG, to RNG, który akurat lubimy. Ale powiem wam szczerze, że troszkę się obawiam, bo... Kurde belem... to jest Tryndę jednak. Wszystkie karty były dobre. Miszka, co ona tam robi? Wytnij. Chyba ciebie wytnę. Nie czuję go w ogóle. Dobra, troszeczkę się uleczymy. To jest oczywiście za... O Jezu, 19 złota, tak blisko. Słuchajcie, ten przeciwnik jest bardzo silny. Ja pamiętam, że on mnie ogrywał i nawet tutaj odpadłem swoją drogą. Ale nie mamy na to wpływu. Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki, tak? No dobra, ładna ręka. Bo pod kradzież życia mógłbym troszkę nadrobić HP-ku w razie co, gdyby nie wypadło, gdyby nam się nie udało. Tak, tak, widzowie, tak, tak, mamy kradzież życia. A nie się coś dorzuci. Pięknie. Pięknie! Rimas, nie będę zabijać tych Yeti. Już wam mówię dlaczego, bo będzie mieć potężny Yeti stół, a ja tego nie chcę. Raczej dwójeczkę będziemy szukać Ewelinki. Ty mi przeszkadzasz trochę, no ale... Nie będzie też combo. No i poza tym i tak by to skontrował. Kurde. Kurde, belem. Jesteś niczym, nic nie znaczy. A, będzie combo niebawem. A jak wygląda tak? Jeszcze gorzej. Chyba muszę inaczej grać, chociaż lodowego grobowca się troszeczkę obawiam. Ale z drugiej strony mam pięknie ustawiony stół, tylko brakuje mi Eweliny, no! Jak nie znajdę Eweliny, to po nas, naprawdę. Czyli się przegram grę bez Eweliny. No i najwyraźniej przegram. Odrobina dziwnego towarzystwa nie zaszkodzi. Będą karty do bloku. Okej. Błagam, dajcie mi Ewelinę, proszę. Przetrwamy za wszelką cenę. Już skończyłem. Ogólnie tutaj bronić to będę się bronić. Ale ja nie mogę wygrać gry. Może uleczę się za 3. Nie będzie mógł wtasować. Więc nieźle. Weźmiemy co nam się należy. Reszta spłonie. Why? Wytępić słabych ogniem. Dobra, odzyskałem. To jeszcze nie przegrywa mi gry.
Dobra historia. To tylko kolejna zima. Mam 4-3, więc nic za bardzo nie mogę zabić. Łańcuchy nigdy się nie kończą! Trynda będzie zaraz. Bracia! Zdobędę blizny w boju! Kiedyś też nie miałam blizn. Moje ostrze poprowadzi nowe dziedzictwo. Oby. Jak to wygrać? Za późno, za późno, po prostu za późno. Pokój przez służbę. Mam plan. Bądźcie czujni. Góra, dół, zamach. Pozbędziemy się Yeti, który jest bardzo mocny. Potrzebuję sobie slot zrobić wolny. A nie, bo będę uderzać. Ale muszę i tak dla Eweliny zrobić, czyli trzeba. Anyway, trzeba zrobić slot. Mam nadzieję, że poświęci. Dominacja? Dobra, zobaczmy. Dobra, zablokował. Fajnie. Odzyskamy bardzo dużo punktów zdrowia. I będzie combo z Evelyn. Tylko, że on ma 8-3 i mają mnóstwo zmiażdżenia, ale ja zaraz będę mieć swojego buffa. Szkoda, że nie mam zwiadu. Muszę zauruchomić, żeby poszła karta. No dobra, no to jest jeszcze nie do przegrania. Jak będzie mieć lodowy grobowiec, to wtedy będziemy przegrywać. Ale to jest ten moment, w którym jest piękna sprawa. Tylko tak, zmiażdżenia już nie mamy, bo to działa tylko teraz. To jest chyba najgorszy minus tej karty po prostu. Piękna, nieuchwytne, żeby potencjalnie mieć jak kończyć gry. Niech gniew wypełni twą duszę. Nie odda mi ruchu. Pora umierać. Cóż za odwaga. Okej, okay, to jest do wygrania. To jest do wygrania, bo zrobię combo. Znaczy, mam nadzieję, że combo, którym myślę, będzie działać. Robię test, tak? Robię test, tak? No właśnie tak. Muszę niestety, co mi się bardzo nie podoba. Ja jestem brodą. O, nawet nie blokował. Nie mogę ryzykować. Test najwięcej obrażeń. Ewelina 7-5. Chyba nie da się tego lepiej zrobić. Spokojny ciuch. Powiem wam, że to była taka walka bardzo ciekawa. 5 HP, miałem wszystko, słuchajcie, wiecie, na wszystko przygotowane. Wydaje mi się, że dobrze zagrałem early game, nie zabijając tych kart. Wyobraźcie sobie, jakby tam gdzieś po drodze zamiast tych Yeti 1-2 był Yeti 5-5. To byłby problem. Ale powiem wam, że taki coś sobie mi się przydało bardzo, to zwiat. Zwiat chętnie chciałbym zobaczyć. Wbrew pozorom ta Ewelinka pod wyposażenia z Kane'em działa. Nie jest łatwo, ale jakoś to idzie, więc jestem happy. Ale słuchajcie, to dopiero połowa naszej wesołej wędrówki. Tu mam 3 HP na koniec końców. Ewelina za darmo. Ewelina jest ważniejsza od Kane'a, chociaż Kane też by tu pasował, ale Ewelina jest ważniejsza mimo wszystko. Mamy jakąś moc. Kasz, czemu się śmiejesz? Nie, nie śmieję się, wydaje wam się. Ożywiające płomienie to chyba był ten tymczasowy buff? Cholera wie. Bardzo lubię tę kartę, bardzo mocna. Kiedyś on to była tak naprawdę obowiązkowa karta, kiedy graliście Freljord.
Teraz troszeczkę się pozmieniało. Kane może się przydać. Pojedynek nie widzę, bo tutaj będzie mnóstwo regeneracji. Ta regeneracja gry mu raczej nie wygra. Dobra, ale mamy piękną tutaj duet. Duet z tarczą magii i z nieuchwytnością, czyli nie opłaca się. Ale combo! Ale combo! Woo! Nice! Piękna sprawa, piękna sprawa. Piękne combo, bo odzyskujemy punkt. One way CM, one way CM. Pięknie, pięknie, piękny kiwo. O mój Boże, piękne. Idziemy za głosem wojny. Kolego, to nie pomoże ci. Dlaczego gram tak? Jeszcze sobie skorupę zaraz dogramy, a poza tym ta karta będzie bardzo silna. Będzie lepsza po prostu, lepiej stakuje. To jest, słuchajcie, trzecia runda. Trzecia runda, jeszcze buffik tutaj wpadnie. Ten buffik akurat w moim przypadku nie jest jakoś tam specjalnie mocny. No ale niestety. Cieszę się, że wybrałem Ewelinę, bo Kane oczywiście jest fajny, Kane jest mocny, ale Ewelina jednak jest 7. 7-8. Wow! Wora, szukasz zaspokojenia? Tak, Ewelina, więcej. Wow! Mocny buff! Zostawiam, bo zaraz się odmieni. A, przepraszam, nie odmieni się. Ale chyba Kane będzie tutaj bardzo silny teraz, nie? Ty, czemu ja mam 7 punktów nagle? Nie było. Co? Bo tu jest jakiś dodatkowy warunek? A, jeśli mają regenerację, to mają punkty, ale jaja. Okej, nie zauważyłem tego. Tak się zagapiłem na całą resztę, że... 8-8, wow. Ale no, mimo wszystko, że on ma 8-8, to jest imponujące. No to wiecie. Ale wiecie, co wam powiem? Wyobraźcie sobie, jak ta gra wyglądałaby, gdybym ja na przykład nie miał... jak ja bym nie miał na przykład Ewelin, nie? No to ta gra wyglądałaby dla nas źle. A tak z Ewelinką, moi drodzy, powiem wam szczerze, że to, no... Super jest. Naprawdę super. I niech tak pozostanie, niech tak pozostanie, okej? Okay? To trzymam kciuki. 5 na 5, oczywiście dostajemy kryształy. Polecam wam wykonywać te zadania, bo dzięki temu szybciej odblokujecie karty, czyli bohaterów na ścieżce. No, leczonko tutaj, powiem wam szczerze, że zawsze jest na wagę złota. I co to robi, co to robi? Uuu, to Kenik, no tak, to ma sens. Tutaj pamiętam, że odpadłem po drodze. Ogłuszenie najsilniejszego wroga jest okej. Okay. Stunik za jeden, zeróweczka. Przywołaj, nie dam rady, nie dam rady. Wezmę tylko jedną wymiankę. Uuu. Mogę też wymienić to. Jest 100% broń. Za 160. Daj wszystkim, to jest takie sobie. Pamiętam, że ja chyba odpadłem na nich. I odpadłem chyba na nich, także i odpadłem tutaj, i odpadłem tutaj. Prawna solistka może być super, także zaryzykuję z Yeti. Ten Yeti, pamiętam, ja przegrałem, bo stakował się lepiej ode mnie. Gdzieś zaliczyłem w topę tutaj, pamiętam. Ale no, zdarza się, bo przeciwnik jest mocny. Szukam Eweliny. Ewelina jest tutaj must have, błagam, Ewelin. Nie mogę jej dobrać tak jakby z przedmiotu. Ile mamy kart? 32. Czy nie będziemy zabijać Yeti, żeby nie było combo? Nowy cel, nowy dom. Czy tak, pierwsza zasada, nie zabijamy nie zabijamy Yeti. To jest jeszcze na Cinterere. A, on sam sobie zabije Yeti. Czy on ma wyzwanie? Bronić naszych domostw! Daj mi ich wszystkich! Kurde. Ej! Kolego! Nie rozpędzaj się pan tak, co? Odpowiesz. Och, goddammit. No właśnie, tego się obawiam, a tu będzie zaraz kolejny Yeti. To
naszego ciała. Dobra, Yeti nie będzie zabijany. Kurde, to będzie ciężkie. Błagam, Ewelino, Ewelino, no bo jesteś mi potrzebna. Kart nie ma, ale ten stół będzie mocny. Yes. On umiera. Kradzieże, no nic, nic tu nie mam. Moje ostrze poprowadzi nowe dziedzictwo. W imię Avarosy! Dam radę! Nikt zaspokojona. Chcę ciebie. To będzie bardzo zła gra. Rozpalić sygnałowe ogniska. Jeżeli nie znajdę Evelyn, a prawdopodobnie jej nie znajdę. Oj, misplay. Oh my goodness. No to jest przykre. Woda piecze. I teraz ta piątka tu nie działa kompletnie. Nie mam pomysłu, nie mam pomysłu jak wrócić do tej gry, bo nie mam najzwyczajniej w świecie Eweliny, która jest kluczowa w moim deku. Wyobraźcie sobie, co byłoby, gdybym miał Evelyn. Ta poprzednia gra, co była z Eweliną, była dużo lepsza. Żeby było zabawnie, nie mam też wytrzymałości, tak? Więc... Prowadź moje ostrze. Odchłań. Jeszcze jeden blok. Wemknij się do środka, pod powierzchnię. Masakra, nie? Gdybym miał chociaż jakieś zabicie całego stołu, cokolwiek, ale nic. No jest wyposażenie, tak? A co mam z tym wyposażeniem niby zrobić? Przegrywamy, bo nie mam Evelyn, która jest w moim deku obowiązkowo oczywiście. Wszyscy mają po 9 HP. Góra, dół, zamach. Będzie można zabić tę kartę. No przegraliśmy głównie dlatego, że nie mam, jak wspominałem już piąty chyba raz, i mam Evelyn. Tutaj kradzież życia za... Znaczy obronić to się obroni. To nie ma żadnej tutaj, wiecie, nie ma opcji, żebym się nie obronił, ale bez Eweliny. Należysz do mnie. Głęboki wdech. Dam radę. Czy ja dam radę zwąszetować mojego przeciwnika? Ty jesteś narzędziem, ja jestem. Jeszcze dobry blok zrobił. Jordel jest ze mną. Jeszcze zrobił dobry blok. Okej, czy ja to mogę wygrać? Nawet z takim hapekiem to nie będzie zbyt kolorowo. No rychło w czas, ale obawiam się, że za późno. Nie bój się, to nie jest mój pierwszy raz. Pozwolę ci dojść do grobu. Oh.
Oczekiwaliście tak długo, Zolani! Ile to było kart? No sporo, sporo. Zagrałem w taki sposób, bo widzę, że będzie tutaj awans i dziesiątka tak naprawdę powinna sama tutaj dokończyć dzieła, ale... 8 HP, 10 HP na następną rundę. Po drodze powinno być mocne kupowanie rzeczy. 13, nie ma kart, więc tego tutaj się na pewno nie zależy od wszystkiego. Można się zabić kartę. No, no, no. Tak, żeby zrobić mu na złość. Evelyn brak, Evelyn, słuchajcie, no i teraz będzie wyzwanie, bo będzie 10 HP. Jeżeli dostanę kradzież, no będzie straszny też problem na pewno po drodze. Tutaj powiem wam szczerze, że jak często gramy Evelyn, to brakuje mi takich zaklęć kontrolnych, takich typowo, wiecie, zabicie całego stołu, nie? I... to tyle, że jeden. Ile mam złota? Mało mam, 200 tylko. Szczerze, tutaj nic nie wypadło dobrego, więc w sumie dobrze, że nam nic nie wypadło. Tylko, że wydałem całe złoto, które powinienem trzymać na leczenie. Bo jestem greedy, asyfy, jak zwykle, moi drodzy. Ale fajnie, bo to dla was będzie lepsza, słuchajcie, gra, nie? Tak myślę. Okej, to muszę zostawić, bo wydaje mi się, że muszę zostawić. I powiem wam, że ten pojedynek wcale nie jest taki głupi, ale z drugiej strony... to jest tylko jedyna skorupa, tak naprawdę, aktualnie, ale to jest combo. Dobra, zrobimy, no. Okay. Nie przesadzasz z liczbą kart, brachu? O! Nikogo się nie spodziewaliśmy! Tego nie blokujemy. Chyba, że nie mam furii. Oddech odbiera. Woda daje. O, fuck. Każde życie ma swój koniec. Odchłań. No już się zaczyna robić niesympatycznie. Już zaczyna się robić niesympatycznie. Jeszcze zabija najlepszą kartę, którą ogłuszam. No po prostu to jest obłęd. Karta za zero. Łańcuchy nigdy się nie kończą! Nawet gdybym chciał, to nie dałbym rady tego skontrolować. Brać ich! Zanim pomógł. Do niczego. Chyba, że mu slot zablokuje. Czekajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co za hultaj? No dobra, nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Tylko tak, dalej gramy bez Eweliny. Zjawa tutaj jest asyfie słaba. Mamy fajne kombosy. To nie działa. To też nie działa. Jordel jest ze mną! Cisza! Musimy to przypozować. Ta karta Teda? Nie, czyli można śmiało. Dobra, okej. Okay. Tak, twoja. Może będzie awans? Słów mi raz, nie ruszaj się. Okej. Okej, surprise, surprise. Mdfy, aka, if you know what I mean. Jest awansik, no słuchajcie, no to jest już coś. To nie jest już coś. Będzie ładnie stakować. Mamy leczonko. Nie no, piękna sprawa. Wybaczcie mi psa, moi rodzice wrócili. Uch, bałem się, że to będzie zemsta. A tak, to nie jest problem. To nie jest zemsta, to wszystko gra. Jak zabije, to trudno. Damy tak najpierw. Za 8 jesteś, za 8. Piękne combo. To nie wiem, co za bardzo mu zabić. Wszystkie karty ma nie do bloku, ale i jaja. No i ciekawe jest kontrol na nas, bo przecież widzicie, co się dzieje. Czy ja tutaj gry nie wygrywam? Szkoda, szkoda. Mamy furię, furia nam nic nie da.
Ale zwiat w sumie może zaatakować podwójnie. Dobra. Oj, misplay. Oby nie zabicie całego stołu, bo będę... Popłaczę się. O, nie było zabicia całego stołu. Już taka... Trosza można zabić, także ludzik. No i chyba zabijam mu tego trasza jako pierwszego, żeby nie awansował. Zła kolejność. A nie, dobra kolejność, bo będzie awans. Wszyscy mile widziani. Błagaj o litość! Chodź. 23 punkty. Ale well played, ale well played, ale well played. Wiadomo, że teraz się awansuje, ale tutaj nie chodzi o to. Słuchajcie, straciłem, może słuchajcie, pionka, ale zwyciężyłem. Czy ja musiałem trochę łapać? Tak, bo myślałem o następnej rundzie, bo nie będzie obrażeń. Moi drodzy, piękne zwycięstwo, słuchajcie, ja jestem zadowolony. Było mocno dzisiaj, było grubo, więc mam nadzieję, że wy jesteście zadowoleni. No i teraz już ostatecznie, Galio przed nami, to jest ostatni tak naprawdę przystanek przed Aurelionem. Jak wiecie, chcę jeszcze to wszystko nagrać przed modyfikacją ścieżki bohaterów. Także moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym. Jojo!